Zdajemy sobie sprawę, że jednym z rozwiązań na czas kwarantanny może być dobra książka w formie papierowej. Jednak bezpieczeństwo ponad wszystko. Dlatego do odwołania drzwi mediateki są zamknięte dla wszystkich jej użytkowników. Mediateka oraz filie nasze w naszej gminie są nieczynne. Tak jak wszystkie inne biblioteki i instytucje kultury w całej Polsce, od 12 na dzień dzisiejszy do 25. Marca, natomiast jeżeli sytuacja z koronawirusem w Polsce się nie zmieni, to na pewno ten czas zamknięcia będzie przedłużony. W przypadku, gdy mediateka jest nieczynna, czytelnicy nie mają fizycznej możliwości zwrotu książki. Czy w takiej sytuacji będą naliczane kary? Jeżeli chodzi o kwestię terminu zwrotu, który akurat w tych dniach przypada czytelnikom, to chciałam wszystkich uspokoić. Nie będziemy naliczać kar. Każdego dnia panie, które przychodzą do pracy, przedłużają wszystkim czytelnikom. Nawet jeżeli o tym nasi czytelnicy nie pamiętają, to książki są przedłużone na kolejny okres. Mimo tego, że Mediateka jest zamknięta dla czytelników, to pracownicy i tak mają co robić. Ponadto w XXI wieku dostęp do książki można mieć także przez internet. Nie będę ukrywać, że pomimo tego, że nie mamy czytelników i użytkowników, mamy co robić, więc nie nudzimy się. Robimy zaległości, wykonujemy pracę, na które tak naprawdę brakuje nam zawsze czasu. Natomiast odbieramy telefony, informujemy o, o, o tym, czy jaka dana książka jest na półce, czy jej nie ma, bo i takie pytania się zdarzają. Jeżeli, znaczy na dzień dzisiejszy mamy jeszcze kody Legimi, więc wszystkim zainteresowanym je przekazujemy. No i zachęcamy do czytania w Legimi, w książkę elektroniczną. Mediateka będzie nieczynna do dnia 25 marca, sytuacja jednak może ulec zmianie.